Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat najwyższego mieszkalnego wieżowca w Polsce. Ostatnio rozeszły się informacje o zakończeniu montażu iglicy budynku, a sama budowa dobiega już szczęśliwego końca. Co za tym idzie, wieżowiec właśnie został najwyższym apartamentowcem w naszym kraju, zostawiając za sobą Złotą 44 w Warszawie oraz Sky Tower we Wrocławiu. Jednak inwestycja ta budzi duże emocje i dostarcza nie tylko mieszkań. Co dokładnie znajdzie się w wieżowcu i jak wygląda jego okolica? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu fakt.pl pod tytułem Rzeszowski superwieżowiec to miasto w mieście. Jakie znajdą się w nim atrakcje? Autorstwa pana Piotra Wierzbickiego. Oraz artykuł na portalu Property News pod tytułem W Rzeszowie wyrósł najwyższy obiekt mieszkalny w Polsce. Olszynki Park już stoi. Autor artykułu nie podpisał się. Wieżowiec w Rzeszowie jest niezwykłym projektem. Nie dość, że wieżowców w miastach poza Warszawą buduje się niewiele, to ten w Rzeszowie będzie najwyższym mieszkalnym budynkiem w Polsce. Ta niezwykła inwestycja rozgrzewa wiele osób. Myślę, że najlepiej zacząć od najświeższych informacji dotyczących projektu. W połowie sierpnia przeprowadzono montaż iglicy na szczycie wieżowca. Do tego zadania został użyty helikopter. Jak informuje portal Property News, montaż wieży i iglicy wymagał tymczasowych zamknięć ruchu na niektórych ulicach oraz ścieżkach rowerowych i pieszych wokół inwestycji. Utrudnienia te dotyczyły głównie ulicy Kilara, od mostu zamkowego do ulicy Chopina oraz ścieżki wzdłuż Wisłoka. Warto przedstawić Państwu najważniejsze informacje dotyczące wieżowca Olszynki Park w Rzeszowie. Olszynki Park to kompleks mieszkalno-usługowy, budowany w centrum Rzeszowa przy ulicy Chopina. Inwestycja składać się będzie z dwóch wież, wyższej liczącej 41 pięter oraz niższej 18-piętrowej. Wieżowiec do dachu ma mieć ponad 161 metrów wysokości, a wraz z zamontowaną iglicą osiągnie ponad 200 metrów, co uczyni go najwyższym wieżowcem mieszkalnym w Polsce. Wyprzedzi wrocławski Sky Tower i warszawski wieżowiec Złota 44. Pod budynkiem znajdował się będzie wielopoziomowy parking, a trzy najniższe kondygnacje przeznaczono na część biurowo-usługową. Wieżowiec w Rzeszowie będzie apartamentowcem klasy premium. W wieżowcu zaprojektowano łącznie 292 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, od najmniejszych kawalerek po największe ponad 300-metrowe apartamenty zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach. O wnętrzu wieżowca w swoim artykule informuje portal fakt.pl. Jak czytamy, jednym z głównych atutów Olszynki Park będzie przeszklona platforma widokowa, która pozwoli mieszkańcom i turystom podziwiać panoramę Rzeszowa. Dodatkową atrakcją będzie przeszklona zewnętrzna winda, która dostarczy niezapomnianych wrażeń podczas wjazdu na górę. Na platformie widokowej planowana jest także restauracja prowadzona przez doświadczonego restauratora z 30-letnim stażem, którego nazwisko na razie pozostaje tajemnicą. Co ciekawe, bryła najwyższej wieży z każdej strony wygląda inaczej. W środku części ma charakterystyczną wypukłość, którą podkreślono okładziną w kolorze srebra. To samo rozwiązanie w mniejszej skali zastosowano w części niższej. Wewnątrz wieżowca trwają zaawansowane prace wykończeniowe. Postępują roboty związane z montażem fasady aluminiowo-szklanej. Niemal w pełni gotowy jest niższy 18-piętrowy budynek, który przeszedł ostateczny przegląd mieszkań przed przekazaniem. Za projekt kompleksu odpowiedzialna jest pracownia ST Architekci, a inwestorem wieżowca jest firma APK Development. Wieżowiec będzie miał doskonałą lokalizację. Wielofunkcyjny kompleks Olszynki Park budowany jest w centrum Rzeszowa, na południowych obrzeżach Śródmieścia wzdłuż trasy rzeki Wisłok. Poprzez swoją lokalizację obiekt ma stanowić element wiążący dzielnicę Śródmieście na lewym brzegu rzeki z nowym miastem położonym na brzegu przeciwległym. Powstaje naprzeciwko Filharmonii Podkarpackiej.
Apartamentowiec Olsztynki Park w Rzeszowie jest niezwykle zjawiskowym budynkiem, jak na warunki zabudowy stolicy Podkarpacia. Jednak wieżowiec zebrał sporo negatywnych opinii. Zdaniem niektórych taki wieżowiec w ogóle nie powinien powstać w Rzeszowie, ponieważ nie pasuje do reszty i krajobrazu miasta. Wątpliwości są również co do bardzo wysokiej iglicy, która zaburza wysokość wieży. Jednak mieszkania na pewno będą robić wrażenie, szczególnie widok z najwyżej zlokalizowanych apartamentów. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat wieżowca Olsztynki Park. Waszym zdaniem mieszkania się szybko sprzedadzą? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia materiału na temat wieżowca The Bridge w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.